W poprzednim odcinku... Idź stąd! Jedziemy dalej... Ło! Jestem czołgiem! Znowu! Już taką misję podobno mieliśmy w Medal of Honor, ale to Salt. I wtedy jechaliśmy Tygrysem Królewskim, a teraz jeździmy jakimś T-34 i rozpierdzielam wszystkie drzewa. Mogę do swoich własnych przeciwników strzelać. Znaczy do moich własnych kompanów. I teraz właśnie nie wiem, jak mam jechać. Dobra, wycofałem. Kulturalnie. Nie ma lipy. Okej, jedziemy za naszymi ziomkami. Razordat! Fire! Patrz, nie trafiłem. Jednak tutaj nie ma poprawki na grawitację, z tego co widzę. Po jakimś czasie te ich teksty się nudzą po prostu. Zwłaszcza jak już ktoś w to grał, nie wiem, chyba z 4 razy, tak na przykład jak ja. I zna wszystkie misje na pamięć. Teraz dokładnie nam chyba 5 misji zostało. Nie mam życia prywatnego. Jestem no life'em. Dobra. Dobra, jedziemy do przodu, bo nasi komplet to pipki. Widać jakieś czołgi, coś, cokolwiek. A, tutaj są. Fuck. Okej, jak już to idzie. Mam zezo. Dobra, strzelamy do tego tygrysa. Przepraszam, ziomek. Dobra. Jeszcze jeden strzał. Jest. Dobra. A ja znowu nic nie słyszę przez te durne karabiny. Co jak co, ale te karabiny w Call of Duty naprawdę są wkurzające, te dźwięki. Znaczy, na szczęście w dwójce to już jest poprawione. Dobra, wszyscy? Dziękuję serdecznie, chcę jechać dalej. Szybko! Do Berlina! Jacusie. To nie są jacusie, to są... pomidorki. Niech będą pomidorkami. Armia czerwona, to będą pomidorki. Pomidor, o. Dobra, tutaj sponsor Faustami będą chodzić, więc też trzeba uważać. O, właśnie. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Dobra, jak już to idzie. O Jezu, niech się zbliża kolejna misja. Szybko skończymy ten Call of Duty i wtedy się weźmiemy prawdopodobnie za Medal of Honor Pacific Assault, jak już wspominałem. I tak po kolei będziemy sobie... Tak po kolei sobie będziemy robić wszystkie misje, aż dojdziemy do tych najnowszych. Okej. Like that,
Jestem pewny, ale misje w czołgu to chyba jest jakaś tradycja dla serii Call of Duty, ponieważ w jedynce, w dwójce, w trójce jest misja w czołgu. Są misje w czołgu, ale nie jestem pewny, czy w Modern Warfare są misje w czołgu. I grałem kiedyś w piątkę i też właśnie nie jestem pewny. Znaczy piątki nie przyszedłem do końca i tylko dlatego, nie wiem. Dobra, zniszczyliśmy pół armii niemieckiej. Dzięki temu możemy jechać dalej. Jaki jest nasz cel? Na przedmieścia miasteczka. Jej! Skończyliśmy misję. O jeny. Dobrze, tchórze przed śmiercią giną wiele razy. Mężni jeno raz kosztują śmierci. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, ziomeczki. Dzisiaj ogólnie bardzo ciekawy dzień był. Na, o Jezu, muszę sobie ściszyć, serio. Jak słyszę ten karabin maszynowy, to życie mi się odechciało. Dzisiaj ogólnie był bardzo ciekawy dzień na uczelni. Dowiedzieliśmy się o kolejnych zaliczeniach, które będziemy mieli. I teraz nazwiecie mnie debilem, ale zamiast się uczyć, ja teraz dla was nagrywam Call of Duty. A tak się składa, że dokładnie za tydzień, w przyszłym tygodniu mam dwa kolokwia. Więc spoko. Znaczy jedno kolokwium, bo drugie nie wiadomo, bo babka podobno ma gdzieś pojechać na szkolenia. Kto mnie... Ach, tutaj jest. Dobra, jeszcze raz. Ładuj. Jest, dobra. Teraz będziemy musieli jechać strasznie ostrożnie. Bardzo powolutku. Okej. Załatwiono. Dobra, załatwieni. Mam nadzieję. Ktoś mnie... A, już myślałem, że mnie blokują od tyłu. Giń, jebany frycu. Dziękuję. Świetnie, świetnie. Po prostu bosko. Zadowoleni? Cieszę się. Jeszcze raz. Dobra, załatwione. Typę dalej jedź, bo ja nie mam zamiaru, kurde, się bawić z tobą. Myślę, że co, że będę za tobą jechał jak taki pedał? Jak już jedziesz, to przynajmniej rób to szybko. Dobra, teraz z której strony będą strzelać? Teraz będą dwa czołgi. Wypierdalaj z tym Panzerfaustem. Dobra, jeszcze jeden. Świetnie, okej, jedziemy dalej, ziomek. To będzie rudy. Strzelaj, rudy. Dobra. Tutaj wyskoczą, nie wiem, czy są wszyscy już załatwieni. Nie. No nie byli wszyscy. Dobra, tamten jest załatwiony. Nie jest załatwiony. Jeszcze jeden był. Tutaj widziałem go. Tutaj stoi. Na szczęście nie może w nas trafić. Ej! Takie emocje, tylko u mnie. Dobra. Teraz tutaj znowu uważać na Panzerfausta. Albo na Panzera. Tutaj będzie jeden, tego jestem pewny. Tak,
Dostał. Świetnie. A nasz wróg został zniszczony. Znaczy nasz towarzysz Rudy został zniszczony. Janek nie pozna swoich prawdziwych rodziców, nie wie, że został adoptowany. Jego prawdziwymi rodzicami są Murzyni. Tak, to jest w drugiej części Czterech Pancernych powiedziane. Dokładnie to, że on był adoptowany. Oni tam mówią, że urodził go Makumba Kowalski i Dagmara Nowak. I tak się składa, że ta Dagmara bardzo lubiła Murzynów, dlatego żeniła się z Murzynem. I z tego wyszedł Janek. A Janek był blondynem, ponieważ ten Murzyn był biały. Znaczy miał białe włosy. Był albinosem. Murzyńskim albinosem. Smutne. Tak jakby teraz o tym pomyśleć. Bardzo smutne nawet. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie. To były dwie misje. Pancerne z kampanii radzieckiej w grze Call of Duty. Call of Duty, do zobaczenia następnym razem. Cześć wszystkim, trzymajcie się bardzo serdecznie. Cześć.